Niewypłacalność szpitala grozi grabieżą jego majątku, który z takim trudem i z tak wielkim kosztem budowaliśmy. Przygotowania do tego trwają. Mówiliśmy o tym podczas ostatniej sesji, podczas komisji rady. Zmiany, które dokonują się w szpitalu, do tego właśnie mają prowadzić. Budżet Grudziądza musi odpowiadać na zasadnicze zagrożenia i wyzwania. Wszelkie inne działania są jedynie pozorowaniem aktywności, stratą czasu i drogą do katastrofy finansowej. Apelujemy o natychmiastowe przedstawienie programu naprawczego i bezwłoczne wprowadzenie go w życie. Apelujemy do mieszkańców Grudziądza o naciski na prezydenta miasta we wszystkich możliwych formach w celu podjęcia koniecznych działań ratujących nasze miasto. Uświadomienie, co stało się, do czego rządy Platformy Obywatelskiej i prezydenta Malinowskiego doprowadziły grudziądzki szpital, trwa już od miesięcy. Wreszcie ta prawda zaczęła, wydaje się, docierać zarówno do mieszkańców, ale również do przynajmniej niektórych radnych rządzącej miastem większości. I ostatni mój apel. Panie prezydencie Malinowski, ma pan niepowtarzalną szansę zrobienia czegoś dobrego dla Grudziądza i jego mieszkańców. Odejść. To, co może pan zrobić, to jak najszybciej złożyć rezygnację. Dziękuję. Brawo, brawo! Malinowski musi odejść! Malinowski musi odejść! Malinowski musi odejść! Malinowski musi odejść! Które dla nas są bojkami. Niedawno słyszeliśmy o tym, że szpital ma zostać przejęty przez marszałka województwa, a tak się nie stało. Ostatnio rewelacje wiceprezydenta Sikory mówiące o tym, że szpital nie jest Grudziądza, też nie zostały potwierdzone. Proszę Państwa, dzisiaj chcielibyśmy wiedzieć, kto zapłaci za pozostałą stratę szpitala, która musi pojawić się w budżecie miasta. I proszę pamiętać, że ta pozostała strata za rok 2015 to jest jeszcze 18 milionów. Proszę Państwa, kiedy przygotowywaliśmy zmiany budżetowe, pojawiło się 24 miliony, ta szacunkowa kwota na szpital, na pokrycie straty, już wtedy cięto wszystko, co tylko jest możliwe. Cięto z Wydziału Edukacji, Wydziału Spraw Społecznych. Wycięto pieniądze z rezerwy celowej. Zabierano spółkom sportowym. Długi czas po prostu okłamywani. Ci, którzy doprowadzili do dramatycznej, kryzysowej sytuacji w Grudziądzu, zadłużając miasto ponad miarę, sprzedając mienie miejskie razem z mieszkańcami, którzy doprowadzili do upadku przemysłu w Grudziądzu, a jedyne, co się rozwijają, to supermarkety, chcą okłamywać mieszkańców w dalszym ciągu. Na przykład twierdzenie, że nie ponoszą odpowiedzialności za szpital grudziądzki, ponieważ nagle się okazuje, po wielu latach jest to szpital podlegający rządowi, podlegający państwu. Chcę przypomnieć, że pan wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz na konferencji w poniedziałek bardzo wyraźnie przedstawił stan prawny i przypomniał władzom miasta Grudziądza o tym, że ponoszą całkowitą odpowiedzialność za sytuację w szpitalu i za sytuację w mieście. Również ta odpowiedzialność to jest odpowiedzialność regionalnych władz Platformy Obywatelskiej z marszałkiem województwa Piotrem Całbeckim. Przecież to jego koledzy, pan dyrektor Nowak, pan prezydent Malinowski, inni radni podejmowali decyzje, które w konsekwencji prowadzą do tej dramatycznej sytuacji w Grudziądzu. Dość milczenia, nie możemy dalej milczeć, ponieważ to wszystko obróci się przeciwko mieszkańcom Grudziądza, pociągnie to miasto. Dlatego są potrzebne szybkie i zdecydowane działania. Będziemy wspierali pana wojewodę w koniecznych działaniach prawnych, ale również tu chcemy wspólnie zgłosić apel do pana prezydenta Malinowskiego, cytując trochę klasyka: kończ waść, wstydu oszczędź, odejdź. Ale to dotyczy nie tylko ciebie, panie prezydencie, dotyczy całej twojej ekipy, również obecnego tutaj przez chwilę wiceprezydenta. Kończcie, waszmościowie, wstydu oszczędźcie, odejdźcie. Państwo korzystają z... Malinowski musi odejść! Malinowski
musi odejść! Malinowski musi odejść! Czy skorzystacie z proszę Państwa, ja patrzę z taką trochę z zażenowaniem na sytuację, kiedy ci, którzy nie chcieli rozmawiać o problemach Grudziądza, którzy robili bardzo buńczuczne i aroganckie konferencje prasowe, którzy wypraszali radnych. Ja chcę przypomnieć, że również my, posłowie, byliśmy wyproszeni z Urzędu Miasta w poprzedniej kadencji, kiedy chcieliśmy zrobić konferencję tu w tym budynku. Teraz zaczynają prosić o to, by z nimi się spotykać, by z nimi rozmawiać. Czas rozmowy z prezydentem Malinowskim i jego ekipą rządzącą Grudziądzem po prostu minął. Teraz przystępujemy do działania. Brawo! 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 Brawo!